Cześć, witam Was w odcinku poświęconym, tak zwanym i popularnym, z tego co widzę na YouTubie, kryptoprognozom. Ja tutaj podejdę od trochę innej strony płota, czy od innej strony medalu. Natomiast chciałbym się w tym filmie skupić na tym, na co może warto byłoby uważać w tym zaczętym już roku 2020. Po prostu, żeby starać się zasygnalizować pewne tematy, a trochę mniej tutaj z mojej strony próbować oceniać, co będzie miało duże znaczenie w tym roku, co będzie tutaj zyskiwało na wartości. No, jestem daleki od tego typu wróżenia z fusów, dlatego tutaj za namową również jednej z osób komentujących dosyć intensywnie filmy na moim kanale, postanowiłem nagrać właśnie taki film, w którym mniej więcej przedstawię swoje zdanie na temat tego, na co tutaj warto uważać. Przede wszystkim skupmy trochę więcej uwagi na projektach opartych głównie o staking. Sam w sobie staking moim zdaniem nie jest taki zły, niemniej jednak uważam, że jest to technologia jeszcze bardzo mocno raczkująca, technologia w dużej mierze bazująca na rachunku prawdopodobieństwa, dlatego zwracajmy uwagę, czy projekt, w który chcemy wejść, w projekt, w który chcemy zainwestować, nie tylko opiera swoją funkcjonalność o staking, a projekty stakingowe w roku 2019 naprawdę były bardzo modne. Pojawiło się ich bardzo dużo, dlatego skupmy może naszą uwagę na tym, co tak naprawdę ten projekt ma realizować, jakie są jego założenia, co tutaj organizatorzy, osoby odpowiedzialne za ten projekt chcą tym projektem osiągnąć, jaki problem chcą rozwiązać, a nie na tym, że ten projekt ma bardzo fajny staking, możemy na nim w krótkim czasie zarobić tam parę dolarów, czy paręnaście, czy parę dziesiąt dolarów w przeciągu miesiąca. Skupmy się na tym, co tak naprawdę ten projekt oferuje, poza tym, że daje, powiedzmy, według opinii niektórych, dobrze zarobić z samego stakingu. Skupmy się na przykład na pojęciu slashingu. Jeśli w naszym portfolio jest jakiś projekt oparty o właśnie POS, czy o jego pochodne, Delegated Proof of Stake, czy tego typu właśnie algorytmy uzyskiwania konsensusu, zadajmy sami sobie pytanie, czy wiemy, czym jest slashing i w jaki sposób w tym naszym projekcie, w który zainwestowaliśmy, slashing funkcjonuje. Oczywiście, jeśli drogi widzu, drogi słuchaczu, chciałbyś wyjaśnienie tego pojęcia slashing oraz wyjaśnienie, na co tutaj zwracać tak naprawdę uwagę, proszę o informację w komentarzu. Postaram się również taki film nakręcić tutaj. Jedynie chciałbym zasygnalizować temat, gdyż zauważyłem, że bardzo mało osób zwraca uwagę na to, na slashing w kontekście właśnie projektu opartego o Proof of Stake. Kolejny temat, który chciałbym tutaj również zasygnalizować, czyli Decentralized Finance, branża i trend zdecentralizowanych finansów, którego również jestem fanem. Parę filmów na swoim kanale również w tym kontekście posiadam. Zachęcam Cię, jeśli tych filmów nie widziałeś, jest specjalna playlista, na której gromadzę filmy właśnie poświęcone trendowi DeFi. A na co uważać, jeśli chodzi o DeFi, bo również myślę, że jest to trend, który będzie zyskiwał na popularności, czy to w roku 2020, czy też w kolejnych latach. Mianowicie to, że tutaj pewnie będzie pojawiało się dużo projektów, dużo oszustw, dużo skamów, z tego względu, że projekty DeFi są to projekty już o poziom skomplikowania wyższe, bardziej wymagające zaangażowania ze strony inwestora niż do tej pory mieliśmy do czynienia z projektami typowo właśnie płatniczymi, czy też platformami do smart kontraktów, czy też wyroczniami, czy też jakichś interchainów i tego typu. Tutaj mówimy o projektach DeFi, o projektach właśnie bazujących i implementujących skomplikowane, naprawdę momentami bardzo skomplikowane mechanizmy finansowe. Także tutaj już nie wystarczy obejrzenie kilku filmików na YouTubie
i czy przeczytanie jakichś mało fachowych artykułów na różnych portalach o danym projekcie z branży DeFi. Tutaj sugerowałbym naprawdę mocne wgryzienie się w temat, zagłębienie się, spróbowania i koniecznie, nawet nie spróbowania, tylko zrozumienia tego, jak dany projekt z branży DeFi działa, jakie ma plusy, jakie ma minusy, jak wygląda jego bounding curve i tego typu właśnie pojęcia pochodzące typowo z branży DeFi, z tokenizacji. Dlatego tutaj również sugerowałbym uważać na te projekty z branży DeFi. Oczywiście daj mi komentarz, w którym napiszesz, co o tym myślisz i czy ten temat również wymaga większego rozwinięcia. Kolejna sprawa, tutaj nic w tym zakresie na ekranie nie wyświetlę, natomiast pamiętajmy, że przy bull markecie, przy tym właśnie rynku byka, który miejmy nadzieję, że nadejdzie w roku 2020, chociaż tutaj ciężko jeszcze mi wyrazić jakieś zdanie, mam nadzieję, że tak będzie, natomiast nie mam żadnych danych, które by na to bezpośrednio wskazywały. Pamiętajmy, że przy bull markecie powstanie mnóstwo dziwnych projektów. Projektów, jak ja je nazywam, krótkoterminowych, które będą chciały szybko zarobić, a następnie, gdy przyjdzie ten okres ciężki, czerwony rynek nadejdzie, rynek niedźwiedzia, to wtedy o tych projektach nikt już nie będzie pamiętał. Dlatego zwracam uwagę, żeby przypadkiem w taki projekt tutaj nieświadomie nie wejść. Kolejna sprawa, o której również myślę, że mało się mówi, mało można przeczytać, to rodzaje partnerstw w konkretnych projektach. I tutaj na przykład przytoczę przypadek polskiego startupu, obecnie już polskiej spółki akcyjnej, Brand24, spółki kierowanej przez Michała Sadowskiego. Projekt ten w dużej mierze swoją funkcjonalność opierał o Facebooka. Mieliśmy w zeszłym roku sytuację, w której właśnie Facebook odciął na pewien czas dostęp do swoich danych właśnie projektowi Brand24. I tutaj właśnie pojawia się ten wątek, na który chciałbym Cię przestrzec, a odnośnie właśnie tyczy się on partnerstw. Zwracajmy uwagę, co tak naprawdę kryje się za tym słowem partnerstwo, w jakim stopniu to partnerstwo jest realizowane i czy to nie jest tak, że dany projekt po prostu w dużej mierze zależy od tego hucznie i medialnie nazywanego partnera i czy to właśnie partnerstwo również jest zdywersyfikowane, czy dany projekt nie zależy tylko od jednego podmiotu, bo jeśli zależy, to może mieć tutaj podobną sytuację jak w przypadku firmy Brand24, której kurs bardzo mocno spadł z powodu tego, że w pewnym momencie Facebook zarówno zawiesił dostęp do swojego API takiego biznesowego w firmie Brand24, jak i nawet zablokował samo konto tutaj CEO tej firmy, czyli pana Michała Sadowskiego. Także zwracajmy uwagę na te partnerstwa. Kolejna sprawa, czyli weryfikacja roadmap. Jeśli mamy jakiś projekt w naszym portfolio, a zakładam, że w większości mamy kilka takich projektów, sprawdźmy, jaki jest roadmap na nadchodzący okres. Chociaż czy to na kwartał, czy na nawet cały rok, zwróćmy uwagę, do czego zespół się zobowiązuje, jak się to przekłada na funkcjonalność, jak się to przekłada na założenia, jak się to przekłada na oczekiwania inwestorów, a przede wszystkim jak się to przekłada na oczekiwania użytkowników tego projektu. Myślę, że każdy rozsądny, dojrzały projekt powinien mieć zaktualizowany roadmap na bieżący rok i w jego kontekście powinny być właśnie wylistowane, wyszczególnione kolejne kamienie milowe, kolejne milestone, tutaj posługując się nomenklaturą GitHubową odnośnie tego, co powinno być konkretnie realizowane, kiedy, w jakim miesiącu, w jakim kwartale. Na pewno tutaj jakieś punkty zaczepienia ze strony projektu powinny się pojawić. Projekty, które takiego roadmapu nie wygenerują, nie są w stanie dostarczyć choćby roadmapu, no nie dziwmy się, że później ta funkcjonalność projektu zanika i projekt również znika, bo skoro oni nie są w stanie
zaplanować sobie swojej pracy, to w jaki sposób chcą cokolwiek osiągnąć tym projektem i cokolwiek mieć tutaj przekazanego użytkownikom do właśnie korzystania w kontekście danego protokołu. Kolejna sprawa to, tak już ogólnie mówiąc o rynku kryptowalutowym, zwracajmy uwagę na przyrost użytkowników poszczególnych właśnie projektów. Myślę, że obecnie można zaryzykować stwierdzeniem, że na rynku kryptowalutowym jest więcej inwestorów niż użytkowników, z czego inwestorów tutaj nie zrozum mnie źle, drogi widzu, drogi słuchaczu, chciałbym tutaj postawić cudzysłów w tym wyrazie inwestorów, gdyż większość inwestorów liczy po prostu na szybki zysk, kierując się doświadczeniem czasami dosyć znaczących wzrostów konkretnych projektów kryptowalutowych lub też opiera swoje inwestycje jedynie na stakingu, bakingu, czy w zależności od tego, w jakim projekcie tutaj się poruszamy, konkretną nazwę, która określa proces wynagradzania właśnie za przechowywanie danego tokenu na swoim portfelu. Także zainteresujmy się, jak wygląda adopcja, czy użytkowników w projekcie przybywa, bo jeśli użytkowników przybywa, to gwarantuję, że inwestorów również przybędzie. Jeśli chodzi o projekty takie typowo deweloperskie, projekty przeznaczone właśnie do tworzenia rozwiązań na bazie ich protokołu, sugerowałbym tutaj weryfikować na przykład zakładkę Used By czy Dependence na GitHubie, czy też na serwisie NPM, sprawdzanie, w jaki sposób wygląda adopcja danej biblioteki w środowisku typowo technicznym, w środowisku typowo programistycznym przez właśnie programistów, którzy tworzą rozwiązania dla użytkowników opartych o ten protokół. Oczywiście w jaki sposób to robić przedstawiam w analizach swoich tutaj projektowych prezentowanych na kanale. Są to, przypominam, filmy w zielonej ramce, także odsyłam do kilku tego typu filmów, gdzie przedstawiam, w jaki sposób sprawdzać, czy techniczna część społeczności jest zainteresowana i propaguje tutaj rozwiązanie, które właśnie jest proponowane przez dany projekt. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o takie krótkie spostrzeżenia, krótkie prognozy na ten już rozpoczęty 2020 rok. Daj proszę znać w komentarzu, jakie ty masz przemyślenia. Nie interesują mnie za bardzo prognozy, przewidywania, czy będzie kolejny ATH, czy dany projekt wzrośnie o 20, czy o 50, czy o 5%, ale takie po prostu rzetelne, twarde przemyślenia bazujące już na doświadczeniu i bazujące na jakichś faktach. Dziękuję ci za poświęcony czas. Zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Dziękuję, cześć.